Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Irańczyk w Polsce. Jeszcze raz goszczę pana doktora Konrada Kuczarę na moim kanale. I dzisiaj będziemy omawiać bardzo ważną postać. Postać Marii. Postać Marii, świętej mamy, to znaczy matki Jezusa Chrystusa. A można tak powiedzieć Matki Bożej? Nie można? A bo to ma taki wydźwięk, taki... Ale czy możemy powiedzieć w świecie muzułmańskim? No tak, to znaczy na świecie muzułmańskim nie za bardzo mówi się o tym. Więc... Nie mówi się, bo to nie ma... To jest przede wszystkim od czego Madar choda by było. No to zależy od tego... Tak, to byłoby trochę jak heretyzm już. Herezja, tak. Herezja, to byłoby trochę... Zabrzmiałoby, jak teraz heretyzm. Wypowiedziałem to po persku. De facto to rzeczywiście to zabrzmiało trochę jak, jakby Bóg miał matkę. Irańczycy, to znaczy Irańczycy, muzułmanie w to nie wierzą. No tak, w chrześcijaństwie jest to chyba oczywiste. Że tak, bo Trójca Święta i cała... Trójca, tutaj chodzi oczywiście o Jezusa. Proszę teraz wiedzieć. Chodzi o Jezusa, no bo ty jest Matką Jezusa. Tak. Prawda? W chrześcijaństwie. To jest Matka Chrystusa, który został zrodzony, ale to jest odwieczne Słowo, tak? Odwieczne Słowo Boże, które przychodzi na świat i przyjmuje ciało przez Marię. Odwieczne Słowo, które... To jest bardzo ciekawe. Kto powiedział pierwszy raz to Słowo? Słowo to, które w Ewangelii świętego Jana jest mowa. Czyli Jan mówi, Jan w swojej Ewangelii, jak zaczyna swoją Ewangelię. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a i Bogiem było Słowo. Prawda? I Bogiem było Słowo. Przez Niego się wszystko stało, co się stało. W Nim było życie i światłość. Tutaj to są słowa, które chrześcijanie odnoszą do Jezusa. Chrystus jest Słowem, które stało się... Odwiecznym Słowem Bożym. Jest to... Słowo stało się ciałem. Tak, i staje się ciałem, wciela się. To znaczy staje się człowiekiem i Matką Jezusa tutaj na ziemi staje się Maria. Maria godzi się na to, żeby zostać matką. I tutaj jest różnica między islamem i chrześcijaństwem. A czyli chcemy dzisiaj wyjaśnić, jak islam podchodzi do świętej Marii, jak chrześcijaństwo. Mhm. No bo tutaj nie da się powiedzieć o tym bez postaci Jezusa. Mhm. Bo my zaczęliśmy mówić od tego, że Boża Matka, Matka Boża, Bóg Rodzica, Theotokos, czyli Matka Boża, Matka Boga. Po grecku. Jak może być Matka Boga? Prawda? Jak może być Bóg mieć Matkę? Tylko, że znowu to, co Pan powiedział na samym początku, Trójcy Świętej. Trójca Święta w chrześcijaństwie i druga osoba Boga, czyli Słowo, wciela się, przyjmuje ciało z Marii Dziewicy. Tutaj jest taki element wspólny. Bo zarówno w chrześcijaństwie, jak i w islamie jest dziewicą. Jako dziewica zaradza Jezusa. Bo Maria islamska, że tak się wyrażę, jak i chrześcijańska, rodzi Jezusa. Tylko, że Maria islamska rodzi proroka, Jezusa, człowieka. A Maria chrześcijańska rodzi Boga człowieka. Boga człowieka. Bo chrześcijaństwo wierzy w to, że Chrystus miał dwie natury, boską i ludzką. Boską i ludzką. O postać Chrystusa będziemy mówić może w innym odcinku. Tak, tylko że tutaj trzeba po prostu to wyjaśnić. Tak, wyjaśnić. Bo nie można, bez Jezusa nie można mówić o Marii jako o Bogu Rodzicy. W chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie. A tutaj znowu musi powiedzieć to, co, jak islam widzi Jezusa. Jak islam widzi? Jezusa jako proroka. Tak. I bardzo ważnego. Bardzo ważnego. Wróci. Tak, bo w pięciu proroków jest takich bardzo ważnych w islamie, prawda? Tak. Kogo my tam mamy? Czy ja jestem dobrym muzułmanem? Noe, Abraham, Mojżesz, Chrystus, Jezus i Mahomet, prawda? Mahomet jest pieczęcią proroka. Tak. Ostatnim prorokiem, pieczęcią, który zakończył... Nie będzie już proroków. Natomiast Jezus jest jednym z proroków. Mało tego. Jezus jest jedynym mężczyzną właściwie,
po Adamie, który się rodzi bez grzechu. Jego matka, według islamu, też jest bezgrzeszna. Tak, ja pamiętam to, że szatan nigdy nie odważył się dotknąć tych dwóch osób. Tak, nigdy się nie dotknął się ani Marii, ani Jezusa. I to jest według islamu. Tak, bo dlaczego dziecko zaczyna krzyczeć, jak się rodzi? No bo szatan pewnie... Bo szatan dotyka. Na drogę. A to były dwie osoby, których nigdy szatan nie dotknął. Czyli to zarówno w islamie, jak i w chrześcijaństwie, dla chrześcijaństwa, Maria jest bezgrzeszną osobą. A to jest cytat Koranu, tak? To, co Pan powiedział, to jest mowa w hadisach. To znaczy tak, opowieść o tym, tak, o tym, że anioły obroniły jakby i Marię, i Jezusa swoimi skrzydłami przed szatanem, przeklętym, żeby nie dotknął tych dwóch osób. Ale tutaj to oczywiście to są opowieści ludowe różne, które mówią bardzo ważną rzecz, że Maria jest znakiem dla świata. Ona jest znakiem działalności Bożej dla świata. Więc Maria jest jako jedyna wymieniona z kobiet w Koranie. I jedna z sur, czyli z rozdziałów w Koranie, jest nazwana jej imieniem nawet, Miriam. Tak, Maria. Mariam, czyli Maria. W dziewiątej chyba surze. Ale też i trzecia sura, czyli rodzina Imrana. Ale Imran. Mówi o rodzinie Marii, o jej rodzicach. Bo Imran jest ojcem Marii, tak? Tak, Imran w Koranie jest ojcem Marii. W Ewangelii nie ma wymienionej. W Ewangeliach tzw. kanonicznych nie ma wymienionego imienia. Ciekawe, w Koranie jest napisane. Tak jest. W Koranie jest więcej informacji o Marii niż w Ewangeliach. Okay. Imię Marii jest częściej wymieniane. A można to wykorzystać jakby w nauce chrześcijaństwa też? Jakby te informacje, które są w Koranie? Nie, bo Koran powtarza informacje, które są w apokryfach. Czyli apokryfy nie weszły do ksiąg Nowego Testamentu, czyli do kanonu Nowego Testamentu, ale są oczywiście apokryfy ortodoksyjne i nieortodoksyjne i to ortodoksyjne one pomagają w jakiś pewien sposób, wyjaśniają pewne rzeczy. Większość świąt chrześcijańskich, które odnoszą się do Marii, maryjnych tak zwanych świąt, jest oparte na apokryfach. A apokryfy to są? Proszę wyjaśnić dla naszych widzów, bo nie każdy może wiedzieć. To są Ewangelie, które właściwie, oczywiście tutaj mówimy o Ewangeliach apokryficznych, które nie są uznane za natchnione. To znaczy, że tam jest może być część prawdy, a może być też pewne są rzeczy zmyślone. Ale to wszystko jakby nie przeczy nauce Kościoła. Czyli takie jak hadisy. No, taką rolę jak hadisy odgrywa. No hadisy to są... Powiedzi też Mahometa, proroka Mahometa, zapisane, że ktoś tam nie chce opowiedzieć. No to bardzo ważne są. To oczywiście nie są tak jak Koran, ale ważne są. A apokryfy są święte? Nie są święte, ale apokryfy są znane i tematy z apokryfów, one weszły w rok liturgiczny. Czyli o Imranie, jego rodzina i tak dalej. Jest też W chrześcijaństwie to jest Joachim. Joachim i Anna, rodzice Marii. A tam Hanna. No to samo imię, to wiadomo. Czyżby teraz? Nie wiem. Nie, to jest jakby to samo imię, tylko w różnych wariantach. Ale to samo imię. Jak Hawa i Ewa? Tak. Czy Ahawa, nie? Ahawa, też tak myślę. Tak. Przejdźmy się do tamtych czasów, kiedy Maria miała się rodzić w ogóle w tym. Bo Pan zna się na tych historiach tej sury z Koranu, które... No i ten Ale Imran, że Maria się urodziła, że od razu... Tak, że rodzice byli starsi. Na co powiedziała, tak, że chce oddać ją. Chce ją poświęcić Bogu. Ale to, że... Jej potomstwo. Tak, jej potomstwo. No tutaj chodziło oczywiście o Jezusa, że jest wybraną rodziną, prawda? Świętą rodziną. To też rodzina Imrana oczywiście. Tutaj mówimy o Koranie. Bo... Znowu my tego nie znajdziemy na kartach Ewangelii. Na kartach Ewangelii, mówię tutaj o Nowym Testamencie, nie znajdziemy takiej informacji. Mianowicie, że rodzice
Marii byli w podeszłym wieku, mm-hmm. że nie mogli mieć dzieci i nagle się dowiadują, że będą mieli dziecko. Mm-hmm. Będzie to dziewczynka jeszcze na dodatek. I to w tą dziewczynkę w tamtych latach było dobre, czy złe? No. To było dobre? Wiadomo, że było lepiej, żeby mieć chłopca. Aha. A co może dziewczynka jeszcze w podeszłym wieku rodzice? Podobny motyw jest w Koranie się przewija, to znaczy, że Anna dowiaduje się, że ona urodzi dziecko. Mm-hmm. Ale to znajdziemy w Ewangeliach apokryficznych, te informacje. Widać, że autor Koranu, bo tak z chrześcijańskiej, powiemy tak z chrześcijańskiej tak. Strony, powiemy, że słyszał te opowieści apokryficzne. To znaczy, że właśnie sam moment, kiedy się dowiaduje, to jest chrześcijański, który mówi o apokryfach, a to jest Ewangelia pseudo Mateusza, o tym, że właśnie będą mieć dziecko. I ten, kto pisał Koran, te echa gdzieś tam docierały, prawda? Tam niektóre rzeczy są pozmieniane, zaraz powiemy jakie, ale na pewno te inspiracje były Ewangelie apokryficzne. Chodzi to cały Koran? Tak. Bo ja nie czytałem. Trudno jest czytać cały Koran. Trudno jest czytać, nie da się go czytać w ten sposób jak na przykład Nowego Testamentu. Bo te sury, jakby jedna z drugiej nie wynika, bo to jest, one są pozagregowane, bo od najmniejszej do największej, z tego co pamiętam. Nie mam pojęcia. Tam pewne tematy się powtarzają. Czyli w jednej surze może być mowa o Mojżeszu i o Marii, albo jeszcze o Aronie i tak dalej. Czy ona gdzieś to się pojawia. Mhm. Natomiast ja nie znam arabskiego i nie znam też, to jest też język stary, no bo to jest język VII wieku. Ja tak samo nie znam, żeby nie było. Mówi się po persku, a nie po arabsku. Ten język podobno był tak piękny, że ludzie uważali, że to nie może być napisane przez człowieka. Bo Koran właściwie gra rolę trochę Jezusa w chrześcijaństwie. Mhm. Bo Koran jest słowem. Wow. Koran jest od zawsze u Boga. I schodzi przez Mahometa. Schodzi to odwieczne słowo na ziemię. Przez Mahometa. I do Mahometa przychodzi Archanioł Gabriel, który go o tym informuje. Tak samo w chrześcijaństwie. Przez Marię przychodzi Słowo Wieczne, czyli Jezus, i Gabriel też Archanioł informuje ją o tym. Okay. Także Maria, jest taka merytoryka w tym. Maria trochę odgrywa rolę Mahometa. Tę rolę, którą w islamie odgrywa Mahomet, prorok Mahomet, to odgrywa Maria. Bo jakby przez nią schodzi ta... Bogucie. Nie, słowo, odwieczne słowo. Tak jak mówię tu. Rzeczywiście. Przez Mahomet wyszedł słowo, czyli Koran. Tak. A przez... Tylko dla chrześcijan tym odwiecznym słowem jest Chrystus, Jezus. Natomiast dla muzułmanów jest to Koran. I ten jedyny w języku oryginału, arabskim języku, bo każde tłumaczenie, to które na przykład czytamy, no to już nie jest świętą księgą. To tylko tak. I dlatego to jest też taki... Ich, ja mówię, nie już, że to mówię ich, dlatego oni mają takie, że... na pleba. Ja ich chodzę na pizzę na plebanie. Tak, w islamie jest tak, że nie pozwalają. Mówią, że jeśli nawet Koran jest na przykład w innym języku, nawet Koran jest po arabsku, ten sam Koran, jakby i tego arabskiego... Na współczesny arabski, przetłumaczony? Nie. To nie wiem, w arabskim kraju nie byłem, więc nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Natomiast pamiętam ze swojego dzieciństwa, że jak nam dawali na przykład Koran w szkole, to był Koran, który był napisany po arabsku, a na dole był jakby pod tym miało napisy po persku. Tłumaczenie po persku, żebyśmy my mogli to zrozumieć. Chociaż mogliśmy też arabski przeczytać, ale nie rozumieliśmy, co tam powiedzieć. Jeśli to się czyta nawet w innym języku, to nie działa tak, jak powinien działać. To nie jest święty. Kwestia zrozumienia, ale to nie jest święty tekst. Tak. Bo to w chrześcijaństwie jest inaczej, bo
tłumaczenie, które jest zatwierdzone, na przykład przez tam dany kościół, czy dany episkopat danego kościoła, no to jest to tekst święty. Oczywiście, że... O Biblii mówimy. Tak, mówimy o Biblii. To jest Stary i Nowy Testament. No to wiadomo, że no, językiem, którym powstał Nowy Testament, to, to był język grecki. Tak. Koine język. Ciekawe, czy wiedzieliście o tym, czy to był, czy pierwotnie był napisany. Mówię tutaj oczywiście o Nowym Testamencie. O Nowym, tak, o Nowym Testamencie, to jest język grecki. Pierwszy Testament, Stary Testament był napisany po aramejskim. Hebrajski. Hebrajski. Niektóre księgi w języku aramejskim. Tak. Aramejski to jest to jeden z języków semickich, prawda? Aramejski na przykład to był język Jezusa i Marii. Ja znam dwóch osób w Warszawie, którzy mówią po aramejsku. No, właśnie to Maria mówiła tym języku. Tym się posługiwała, bo hebrajski był wtedy językiem już liturgicznym, gdzie modlono się i czytano Torę w tym języku. Tora, czyli pięcioksiąg. I tutaj znowu, no, muzułmanie, dla muzułmanina wskazane jest czytać Torę. I wskazane jest czytać Ewangelię, czy Nowy Testament. Ale trzeba pamiętać o tym, że zawsze muzułmanin musi czytać te księgi, czy może Stary Nowy Testament, przez pryzmat Koranu, patrząc przez Koran. To znaczy, że jeśli Koran coś neguje i mówi, że im się zdawało na przykład, że ukrzyżowali Chrystusa, no to nie może wierzyć w to, że Chrystus został ukrzyżowany. Czyli to zupełnie sprzecznie. Tak, bo tak, to znaczy, że dlaczego Mahomet jest pieczęcią proroku? Bo on przekazał Koran, czyli to całkowite czyste nauczanie. Natomiast to nauczanie, które jest to, że czytam w Ewangeliach, jest zniekształcone. To są informacje trochę zniekształcone. Okay. Tak. Także Maria islamska, tak powiem w cudzysłowie. Maria, czyli, bo jest nazywana, Jezus jest zawsze nazywany w Koranie synem Marii. Jezus, syn Marii. Tak, i synem Maria. Bo nie miał ojca. Więc z reguły w tradycji islamskiej się mówi syn tego i tego, tak. A tutaj jest synem Marii, czyli wiadomo, że nie miał ojca. Tak. Który był śmiertelnikiem. To Maria islamska nie cierpiała, nie opłakiwała syna, bo jej syn nie został ukrzyżowany. Jej syn nie zmartwychwstał, bo żyje. I teraz to pierwsze dowiaduję. Czyli islam mówi, że Chrystus nawet ukrzyżować nie ukrzyżowali. Nie. Koran mówi, że im się zdawało, że był ukrzyżowany. Okej. Okay. I można islamu. No, ale zabrali go tu do nieba, żeby zachować. To jest też tak, że tam Koran mówi, że Bóg wziął go do siebie. Tak jak tego ostatniego islamskiego. Tak, że wziął go do siebie. Ale co znaczy to, że wziął go do siebie? To są różne podejścia. Jedna z nich mówi, że na przykład Chrystus po prostu został w niebo wzięty. Mówię tutaj o Jezusie islamu. Czyli został w niebo wzięty. Bo Matka Boska jest niebo wzięta. W chrześcijaństwie? No tak mówi katolicy z prawosławia, to znaczy, że to też znowu z apokryfów. Na przykład mówię o tym, że Maria zmarła, czyli zasnęła i po trzech dniach zostało jej ciało zabrane do nieba. To Kościół Wschodni mówi o zaśnięciu Matki Bożej. Czyli, że... Zaśnięciu, które jest, już mówię kiedy, jest 15 sierpnia. 15 sierpnia, prawda? I to wiemy z apokryfów. To jest główne święto maryjne chrześcijańskie, a tej informacji nie ma w Piśmie Świętym. To wiadomo z apokryfów. W Koranie też nie ma? Nie. W Koranie, w tradycji islamskiej Chrystus pochował swoją matkę. Jezus pochował matkę, zmarła śmiercią naturalną. A gdzie ona jest pochowana w tym nie miejscu? Nie wiadomo, tam są różne miejsca tego, gdzie jest. W Turcji koło Efezu w XIX wieku został odnaleziony taki domek. Tam zostały prace archeologiczne przeprowadzone i dzisiaj sporo chrześcijan wierzy, że Maria tam mieszkała razem z Janem.
ukochanym uczniem Chrystusa. No bo Jan był biskupem Efezu. Ten, który według tradycji napisał Ewangelię właśnie według świętego Jana tą ostatnią i Apokalipsę. I że tam mieszkała. I do tego domku, tam jest chyba teraz kościół, pielgrzymują zarówno chrześcijanki, jak i muzułmanki. I na 15 sierpnia, czy na 25, bo tam mieszkała. Ale i że może stamtąd była niebo wzięta, ale jest oczywiście też miejsce w Getsemani, w Jerozolimie, gdzie stara chrześcijańska tradycja mówi, że właśnie tam została Maria pochowana. Prawda? Została pochowana. Gdzie, no to też wiemy z apokryfu, że Maria wyraziła taką, kiedy się dowiedziała, że umrze, wyraziła takie pragnienie, żeby się pożegnać z apostołami. No i oni w cudowny sposób znaleźli się przy jej łożu, ci apostołowie. I zabrakło tylko jednego apostoła. Który to był? Tomasz. Tomasz. Bo on był w Irenie. Tomasz nie przybył. No on przechodził podobno przez Iran i był aż dotarł do Indii. Ale nie wiem, gdzie on wtedy był, ale nie przybył. Oczywiście apostołowie pochowali matkę Jezusa. No i Tomasz spóźnił się, przybywał 3 dni za późno. No i chciał się koniecznie z nią pożegnać. I gdy przybyli do grobu, kamień był odsunięty. Nie było ciała Marii, Matki Jezusa, tylko było słychać śpiew aniołów, anielski. I zapach był ziół i kwiatów. No i zrozumieli, że jej ciało zostało zabrane do nieba. Wow. Dlatego też w tradycji polskiej się mówi na 15 sierpnia często o Matki Bożej Zielnej i się święci zioła i kwiaty. To właśnie z tej tradycji, która mówi, że... Czyli to jest chrześcijańskie podejście do tego. Że najpierw pochowali, potem... Katolickie, prawosławne, może anglikańskie. Natomiast protestanci nie zajmują się tym. To znaczy, tak, jeśli tego nie ma w Piśmie Świętym... Bo w tamtym kościele tak, też bywało. Jeśli nie ma w Piśmie Świętym tej informacji, to takiego święta nie ma. Maryjnego. Mają tylko te święta maryjne, które, informacje, które można znaleźć w Piśmie Świętym. Zwiastowanie. Zwiastowanie. Na przykład to o wszystkich chrześcijan. Zwiastowanie, czyli moment, kiedy Maria dowiedziała się, czy wyraziła zgodę, tutaj a propos Islamu, wyraziła zgodę, żeby stać się matką odwiecznego Słowa, czyli Zbawiciela. Kiedy przychodzi, no to już jest informacja z Ewangelii, kiedy przychodzi do niej archanioł Gabriel i mówi o tym, że ona znalazła łaskę u Boga. Prawda? I pyta się Maria, jak to się stanie, bo ona mówi, skoro nie znam męża. Prawda? Skoro żaden śmiertelny... Nie, to jest w Koranie. To jest w Koranie. A Ewangelia mówi, skoro nie znam męża. A to jest to samo. Bo Koran jeszcze też mówi, że skoro nie dotknął mnie żaden mężczyzna. Tutaj nie znam męża, to jest. Że nie, po prostu nie miała do czynienia z mężczyzną. No i archanioł Gabriel tłumaczy, że Duch Święty stąpi na ciebie i chwała Najwyższego cię osłoni, prawda? I my podobny dialog znajdujemy w Koranie. Podobny dialog jest. Nic nie jest tam, żadne sprzeczne informacje. No, tylko jest podstawowa jedna różnica. Maria chrześcijańska zastanawia się nad tym i wyraża zgodę. Bo mówię, niech mi się stanie według słowa Twego. Ja jestem służebnicą Pańską, niech mi się stanie tak, jak powiedziałeś. Niech tak będzie. Zgodzi. Niech tak będzie. Natomiast Koran, Gabriel, ten, który jest w Koranie, on mówi, to jest sprawa... Jest tylko posłańcem. To jest sprawa zdecydowana. On mówi, to jest sprawa zdecydowana. Czyli to... On tylko informuje Marię o tym. Stąd zaczęło się całe... To jest islam. Bo islam to jest całkowite... Nie, to jest całkowite podporządkowanie się woli Boga. Prawda? Islam, tak rzeczywiście. Tak. Całkowite podporządkowanie się woli Najwyższego. Poddanie się, tak. Poddanie się woli Boga. To znaczy poddanie. Tak. Poddanie. I to wyraża, to nawet pokazuje ten dialog właśnie archanioła Gabriela z Marią. Tak, że musi być. To jest sprawa zdecydowana.
Bo też Maria w Koranie pyta się, jak się to ma stać. Mhm. Skoro nie dotknął mnie żaden śmiertelnik, mówi. Prawda? Mhm. Natomiast Gabi mi odpowiada, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Mhm. No to jest też to, o czym mówi Pismo Święte, że jakby dla Boga wszystko jest możliwe. Tylko, że to jest ze Starego Testamentu też tradycja. To dziecko, które rodzi się w sposób wyjątkowy, czy na przykład przez starszych rodziców, którzy już nie mogli mieć dziecka, tak samo jest z Zachariaszem, prawda? Jak Jan Chrzciciel się rodzi, też przecież jego rodzice już nie mogli mieć dziecka. To zwiastuje tylko jedną rzecz, że będzie wyjątkowe to dziecko. Będzie wyjątkowe. I ta tradycja jest też właśnie ujęta w Koranie. Tutaj jest znowu. Jan Chrzciciel. Tak, mówimy o Jan Chrzcicielu. Tutaj kuzyn, to jest kuzyn. Tak samo Jan Chrzciciel pojawia się w Koranie, prawda? Tak, ogólnie jest bardzo ważny. Tak, w Koranie. On też jest jeden z. Nie jest najważniejszy. Nie jest najważniejszy z proroków, ale jest. Jest prorokiem oczywiście. On się pojawia. A jeśli chodzi o Marię, to znowu jest informacja, że ona urodzi wyjątkowe dziecko, wyjątkowego chłopca. Wyjątkowego chłopca. Tylko, że w Koranie nie pojawia się Józef. Józef to był ten, który opiekował się Marią. Tak, opiekun Marii. Nie pojawia się Józef. Józef się w Koranie nie pojawia. Józef się pojawia w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie. Ciekawe, co zrobili i dlaczego im się nie opłacało, żeby... Nie pojawia się, nie, ale pojawia się w hadisach, pojawia się w tradycji muzułmańskiej. Mhm. Pojawia się Józef. Mało tego, ta tradycja mówi, że Józef usługiwał w świątyni. Że on pracował w świątyni i Maria też służyła w świątyni. No ale pewnie kobiety i mężczyźni musieli wtedy oddzielnie tam... Ale to ja tylko mówię o tym, że oni jakby razem w świątyni pracowali dla Pana Boga, tak, w świątyni. Chyba mi się wydaje, że nawet jest jej kuzynem w tradycji muzułmańskiej. Okay. I opiekuje się nią. Opiekuje się nią i później Jezusem umiera oczywiście, ale jakby, że tu jeszcze w Islamie jest tak, że nie ma żadnych, że są jakby kuzynostwem, prawda? Bo tutaj w chrześcijaństwie jest tak, że tradycja szczególnie wschodnia mówi o tym, że Józef był wdowcem, że miał żonę, która zmarła oczywiście i miał dzieci z pierwszego małżeństwa. Później się zajmuje Marią, tą, która szybowała czystość, bo służyła w świątyni jerozolimskiej, która się zobowiązała do celibatu. To samo jest w Koranie. Maria koraniczna też się zobowiązuje do celibatu. Prawda? I staje się cud. Staje się cud zarówno w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, jak i w Koranie. Dziewica rodzi syna. Dziewica rodzi syna. Który staje się wyjątkowym mężczyzną. Który staje się wyjątkowym mężczyzną. I dla islamu, i dla chrześcijaństwa. I dla islamu, i dla chrześcijaństwa. Prawda? Tylko, że misja jej syna, misja jej syna jest inna. Bo on ma głosić islam w Koranie. Mhm. Głosi islam i jest nazwany Mesjaszem. Chyba się Al-Masjah, tak? Czy Mesji. Czy Isi. On jest nazywany Mesjaszem, ale nie umiera, nie musi umrzeć, nie ma wykupić, odkupić od grzechu, jego śmierci, zmartwychwstanie, ludzkość. On ma nauczać tylko islamu. Poddaje się jedynie. Natomiast w chrześcijaństwie Jezus Chrystus chrześcijański, jak to muszę powiedzieć, jest Bogu człowiekiem, który umiera na krzyżu i zmartwychwstaje. Wstępuje do piekieł przed swoim zmartwychwstaniem i odchłani z tego takiego bytu bez Boga wyciąga duszę wszystkich ludzi sprawiedliwych, którzy do tej pory zmarli. Czyli już kończy. Kończy misję. Jest Bogiem. Jest Bogiem. Więc
Po to Maria była nazwana Bogurodzicą, mhm. czyli Matką Boga, żeby nie negować to, co jest w Koranie się pojawia, bo to gnostycy negowali, fizycznej śmierci Chrystusa i Jego cierpienia, że naprawdę się urodził w ciele, naprawdę został ukrzyżowany, cierpiał, zmarł i zmartwychwstał. Dlatego ona jest nazwana Matką Bożą. To jest kwestionowane w Koranie. Tak. A dlatego w chrześcijaństwie jest nazwana Matką Bożą. I Matką Bożą nazywają ją prawosławni, katolicy. Luther też nazywał ją Matką Bożą. I tak samo jest nazywana w kościele anglikańskim. Jako Matka Boża. Bo ona zrodziła Boga człowieka. Chrystus ma dwie natury. Tylko Matko Chrystusa. No bo w chrześcijaństwie Chrystus ma dwie natury. Jest stuprocentowym Bogiem i stuprocentowym człowiekiem. I dlatego właśnie to jest ta tak. trudna część zrozumienia całej Trójcy Świętej. To, co jest wspólne znowu, to o tym Koran nie mówi, ale tradycja, że Chrystus przyjdzie pod koniec dziejów. To Chrystus przyjdzie pod koniec dziejów. Niektóra tradycja mówi, że ze swoją matką. I zniszczy wszystko, co nie jest islamskie. To będzie pod koniec dziejów, jak będzie zmartwychwstanie. Bo zarówno chrześcijaństwo, jak i islam wierzy w zmartwychwstanie umarłych. No ale wątpię, żeby tak zniszczyli wszystko, co jest... No ja mówię tutaj o tym, co mówi islam. A pod koniec dziejów przyjdzie też Chrystus. Jak widzicie, że na przykład w Polsce mamy tyle kaplic wyjechniona, to raczej nie zniszczą to. No, według nauki islamskiej Chrystus ma zniszczyć wszystko, co jest chrześcijańskie i żydowskie. Natomiast chrześcijański Chrystus przyjdzie pod koniec dziejów, będzie zmartwychwstanie oczywiście umarłych i odbędzie się sąd. I kto będzie tym sędzią? Chrystus. Tak. Ale zarówno w chrześcijaństwie, jak i w islamie Chrystus przyjdzie pod koniec dziejów. No to o co wszyscy ludzie walczą? No to co mówiliśmy wcześniej, jak rozmawialiśmy. Chrześcijaństwo jest religią zmartwychwstania. Jedynie tak. I to, co święty Paweł mówi, że chrześcijaństwo nie miałoby sensu, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Prawda? A islam tym się w ogóle nie zajmuje. W ogóle nie mówię o zmartwychwstaniu Chrystusa. To jest absolutna podstawa. Stąd jak mówiliśmy kiedyś o Wielkiej Nocy, o Pasrze, to jest podstawa, prawda? Bo zmartwychwstanie Chrystusa. Więc to jest... No i Chrystus nie jest Bogiem w islamie. Czy dla islamu. Nie jest Bogiem. Jest tylko osobą, która wykonuje. Jest prorokiem, jest człowiekiem. Jest posłańcem Boga. Tak jak był Noe, Mojżesz, wcześniej Abraham, prawda? I wielu innych proroków. Bo wymieniliśmy chociażby Jana Chrzciciela, który też jest uważany za proroka. Ja wybrałem generalnie dzisiaj ten temat, dlatego że ja, żyjąc na emigracji, bardzo tęsknię za swoją mamą i w domu mam pełno tych ikon Matki Boskiej z dzieciątkiem. Chociaż mówię, to nie jestem religijna. No ale generalnie postać każdej kobiety uważam, że jest bardzo ważna dla naszego społeczeństwa. I rani mnie to, jak widzę, że ludzie... Kobiety, na przykład w Iranie, muszą nosić ten hidżab. A ten hidżab był od bardzo długiego czasu. Dlaczego ludzie noszą hidżab? Proszę mi powiedzieć. Dlaczego od bardzo długiego czasu? No, Matka Boska też miała hidżab. Przykrywano włosy oczywiście, bo to jest element seksualny, tak? No, Maria nosiła przez całe życie, przykrywała włosy, na pewno. Wszystkie postaci, myślę, że z nowego i starego, jak się mówimy o kobietach, no, przykrywały włosy. Ale hijab, to znaczy słowo hijab po arabsku, to jest korzenie arabskie, to znaczy nakrycie, czegokolwiek. My jesteśmy, nie jesteśmy nagi, więc mamy hijab. No trzeba się przykryć. Tak, dokładnie. I to jest hijab, że jakby siedzimy w hijabach teraz. Ale no to nie jest to, co rozumiemy, to co ludzie, jakby co to... publiczne media mówią na przykład o hidżabie, bo hidżab wielu ludzi jest czymś strasznym, że w ogóle trzeba się bać hidżaba i hidżabizmu. Na pewno Maria przykrywała włosy. Na pewno nikomu nie pokazywała tych włosów. To na pewno. Włosy są tak bardzo taki... No to był element seksualny. Tak, także myślę, że to jest jej matka Anna
Bo znowu mamy tutaj w chrześcijaństwie mamy Annę, Hanna, Islamie i Matkę, chociaż ona się nie pojawia w Koranie. To jest teraz w tradycji muzułmańskiej, to wiemy, że to była Hanna. Myślę, że też przypisała. Tak, tak. Bardzo ciekawe i bardzo smutne. No skoro mężczyźni nie nosili, prawda? Czy no też nakrywali, ale nakrywali mężczyźni, jak mówimy tutaj na przykład w kulturze semickiej, no to, o żydach, no to głowy do modlitwy musieli nakrywać. Przed Bogiem nie można było stanąć z odkrytą głową. Tak, tak, tak. Także trzeba było przykryć głowę, przykryć swój grzech. Głowa to grzeb? No to jest symboliczne, żeby się nakryć, prawda? Mhm. Teraz się zastanawiam, czy, ale z kolei Maria była bez grzechu i Jezus był bez grzechu. No właśnie, co nie nosi. Tak. Nie, no Jezus nie nosi przecież, on miał długie, bardzo ładne włosy. Ja nie wiem, bo nic to nie jest opisane, jak Jezus wyglądał, jeśli chodzi o islam, chociaż w chrześcijaństwie. To ja w kościołach widziałem. W chrześcijaństwie, no to takim wzorem to jest chyba postać całunu turyńskiego, prawda? Jezus. Ładne miał te włosy. Tak. No dobrze zbudowany, wysoki mężczyzna. I tutaj, czy był synem cieśli? Pojawia się na przykład taka... Cieśli? Co to jest? Cieśla to jest coś, kto się rzemiosłem zajmował. Jak stolarz, albo ktoś tam wyrabiał coś z drewna. I on... jest gdzieś taka informacja w tradycji muzułmańskiej, że mógł właśnie Józef być też cieślą. Dlatego... Czyli tego nauczył Jezusa, tak, bo to jego zawód. A tutaj, gdzie oni przybywali, gdzie mieszkali, tam są też różne informacje. Pojawia się Egipt oczywiście też. Także Maria na pewno podróżowała do Egiptu, zarówno chrześcijańska Maria, jak i Maria islamska. To na pewno. Tutaj też nie jest określony wiek w islamie, kiedy zmarła. Chrześcijaństwo też tego nie wie. Ale na pewno to tak jeszcze wracając do pochówku Marii, do końca życia, Jezus, ten koraniczny, islamski właśnie, bo w Koranie tego nie ma, chowa normalnie matkę. Natomiast w chrześcijaństwie to co Kościół katolicki czy prawosławny, to to, że Jezus nie pozwolił, żeby ciało Jego matki uległo rozkładowi, żeby nie pozwolił na to, że ciało, które Go zrodziło, żeby zniszczało tak jak inne ciało. Czyli jest cała w niebie. Teraz. Tak, tak, tak. To już to... Tak, jest według chrześcijaństwa, mówię tutaj... To jest piękne, ja też chciałbym chronić swoją no, mamę. No, tak właśnie, że to jest jego matka. To jest piękne. To jest jego matka. I nawet Bóg się troszczy o swoją matkę. No bo pamiętamy, że Chrystus chrześcijański też jest człowiekiem. Dla chrześcijan jest Bogiem i człowiekiem. Ale płakał wtedy, kiedy zmarł jego najlepszy przyjaciel, czyli Łazarz. Płakał. Chrystus? Tak, płakał. A za chwilę go przyszedł i wskrzesił, czyli powrócił go do żywych. Mhm. Po 4 dniach, kiedy w grobie leżał. Więc tutaj... Pokazanie emocji nie jest... Nie, człowiek. Jako człowiek. Mhm. Jako Bóg wskrzesza. Ale czy jest człowiekiem, płacze też przy śmierci swojego najlepszego przyjaciela. Ciekawe też być przyjacielem Chrystusa. No. No, a z kolei w tradycji muzułmańskiej Mahomet spotyka się z prorokami. Oni mają posiedzenie razem? Gdzie? Nie wiem. Gdzieś pewnie mają. No, ale nie. Gdzie? Jak ale Mahomet przecież umarł. Nie? A jak pan myśli, gdzie się spotykają? No w niebie, ale gdzie? W Jerozolimie? A skąd tak? A skąd miał odbył podróż swoją? No bo oni generalnie nie są w takich, one nie są ograniczeni takimi... Noe, Abraham i te trzy, trójka nasza. Kto jeszcze? No Mojżesz, Jezus. Chrystus. Wszyscy się z wszystkimi rozmawia na górze, na wzgórzu świątyni. Tam, gdzie dzisiaj jest... Moją grupę na nie, zajęcie. Tam, gdzie dzisiaj jest... Jak pan myśli, gdzie to jest? No to jest w Jerozolimie, na górze... Świątynny, tam gdzie... Co dzisiaj tam jest? Dzisiaj jest tam... Tą skałę, z której Mahomet wstąpił do nieba, co osłania? Osłania... Meczet na... Meczet, tak, Al-Aqsa. Nie, to nie jest Al-Aqsa z boku. Kopuła na skalę. Kopuła na skalę. To tam obterwa, ta kopuła na skalę. A to jest kolejne miejsce,
świętego świętych. Czy tam było święty świętych świątyni jerozolimskiej. Tam Maria, jak była oddana na służbę świątynną, jak miała 3 lata, bo to o tym mówi Koran i mówi o tym tradycja chrześcijańska również, została oddana przez swoich rodziców na naukę i na służbę do świątyni. Tam otrzymywała w miejscu świętego świętych, Zachariasz ją wciągnął, otrzymywała pokarm od Boga na tym miejscu. Tak, to jest w ogóle, że Maria dostała. Tak, Koran dostawała, tak. Że w ogóle nagle w tradycji islamskiej ciekawe rzeczy działy, bo nagle była zima, a się zakwitały na przykład drzewa, albo zrodziły owoce, czyli też Koran pokazuje, że to była to osoba wyjątkowa, wybrana przez Boga. Mhm. Że w ogóle... A to jest wszystko z apokryfów. To jest tradycja chrześcijańska już dawno. A to się potem znajduje właśnie w Koranie. W apokryfach też jest napisane o Abrahamie, że jak wchodzi do ognia. No tutaj to są apokryfy Starego Testamentu. I tutaj mówimy o tych apokryfach Nowego Testamentu. Tak, za daleko pojechać. Tak, które tam dopełniają to, czego nie było w Piśmie Świętym. Ale to jest w Koranie. I zarówno w Koranie się mówi, że właśnie Maria była na służbie w świątyni jerozolimskiej, wśród narodu, w narodzie żydowskim. A w chrześcijańskiej z kolei nie ma tego w Piśmie Świętym, ale znowu jest tradycja z apokryfów, jest święto wprowadzenia Matki Bożej do świątyni. Mhm. Jest to święto w ciągu roku liturgicznego, 21 listopada. 21 listopada, tego nie mam spisanego. Tak, ale ma pan 15. 15 mam... 15, no to jest najważniejszy, właściwie chyba jedno z najważniejszych świąt maryjnych, bo to jest dzień odejścia Marii z tego świata. W chrześcijaństwie z reguły wspomnienia świętych są wtedy, kiedy tego dnia, kiedy zmarł. Mhm. Jest taki kraj na świecie, o którym mówiliśmy, o Libanie, kiedyś, pamięta pan? Tak. Gdzie jest ustanowione w ogóle święto 25 marca, jest świętem islamo-chrześcijańskim. W Bejrucie tam przychodziła ta linia demarkacyjna, która dzieliła chrześcijan od muzułmanów. Już nie ma tego. Ten plac, który był podzielony, chyba to jest plac teatralny, z tego co pamiętam, on się stał placem Marii. Czyli tam jest chyba pomnik jej czci. Jest taki napis, że razem wokół naszej Pani. 25 marca, dlaczego? 25 marca no to jest chrześcijańskie święto zwiastowania. Ale to święto jest opisane, to wydarzenie w Koranie również, czyli zwiastowanie jest opisane. Stąd stało się to wspólnym takim islamo-chrześcijańskim świętem, prawda? Mhm. Dlatego w Libanie? Dlaczego w Libanie? Dlatego w Libanie, bo Liban jest bardzo takim islamko-chrześcijańskim. Prawda, chrześcijanie, nie wiem, teraz jest 40% chrześcijan. No, ale jest dużo. No jest sporo chrześcijan, to znaczy Libańczyków, którzy są chrześcijanami, oczywiście różnych rytów i różnych wyznań chrześcijańskich, ale i oczywiście też są muzułmanie, prawda? No, tak, tak. Dobrze, kochani, dziękujemy, że byliście z nami. Pan doktor też założył swój kanał, na którym bardzo wyraźnie i rozbudowanie opowiada o... Tam jest szerzej o chrześcijaństwie. Tak, tak. Szerzej o chrześcijaństwie. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, serdecznie zapraszamy na ten kanał. Ten kanał się nazywa Konrad Kuczera. A cykl, który Pan zaczął, nazywa się Szerzej o chrześcijaństwie. Tak, tak. W każdym razie bardzo Wam dziękuję. Ja cały czas nie rozumiem i nie będę rozumieć hijabu, który jest... Ale tutaj myślę, że jedną rzecz trzeba powiedzieć. Jedną rzecz trzeba powiedzieć, że... no... Zarówno w chrześcijaństwie, jak i w islamie Maria jest takim przykładem hijabu. Kochającej matki. Tak, to prawda. Kochającej matki, to znaczy... No, to nie przypomina moją... Ta miłość synowska do matki, matki do syna, syna do matki, prawda? Bo to w Koranie widać wyraźnie, że Jezus po prostu uwielbia swoją matkę. I w chrześcijaństwie jest to samo, tylko że to, co w domu chrześcijaństwu, to sam Jezus mówi na krzyżu, prawda, że do Jana, swojego ucznia, że to jest jego matka, prawda, że oto matka twoja, oto syn twój, mówi do Marii. Stąd matka Jezusa
staje się też matką wszystkich chrześcijan. Właściwie całej ludzkości, wszystkich ludzi. No. To jest tak piękne. Dlatego ja wybrałam dzisiaj, bo tęsknię. Moja mama jest teraz w Turcji i pojechała tam, żeby cieszyć się momentami bez tej chusty na głowie. Bo w Turcji nie musi. Tak, tak. Tak, i pojechała wczoraj, dojechała do Turcji. I od tamtego momentu chodzi bez chusty. Bo w Iranie ją aresztowali za to. Tak, dziękuję, że byliście z nami. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że jeśli wam się spodoba, piszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie o tych tematach, które my ruszamy. Bo uważam, że to są tematy warto rozwinięcia generalnie w naszym społeczeństwie. Bo jest dużo strachu przed wieloma tematami, tak jak hijab, jak wyjaśniliśmy. Trzymajcie się i do następnego spotkania.